Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił dobrą nowinę Boga. Mówił: czas się wypełnił. Królestwo Boga jest już blisko. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Kiedy przechodził obok jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. Powiedział do nich: chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Gdy odszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, jak w łodzi naprawiali sieci. Ich również zaraz powołał, a oni pozostawili w łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Naszą pierwszą naukę poświęciliśmy Markowi, drugą poświęciliśmy Jezusowi. Dzisiaj trzecia nauka. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli Jezusowemu orędziu. Żebyśmy zmierzyli się z tą rzeczywistością, jaką jest kerygmat ogłoszony przez Jezusa i wszystkie jego kolejne konsekwencje. Myślę, trzeba zacząć od tego, że kerygmat Jezusowy u świętego Marka rodzi się z doświadczenia chrztu w Jordanie. W opisie markowym nad Jordanem Jezus i tylko Jezus otrzymuje objawienie. Nawet niektórzy mówią o takiej prywatnej czy tajemnej epifanii. Tylko On jest adresatem objawienia Boga nad Jordanem. Pozostali ludzie nad Jordanem ani nie widzą, ani nie słyszą tego, co widzi i słyszy Jezus w Ewangelii Markowej. Więc to Jemu jest objawiona Jego misja i Jemu jest objawiona to, jest objawione to, kim jest, że jest Synem Bożym umiłowanym, o tym mówiliśmy wczoraj, ale jest też Mu objawiona Jego misja. W jakim znaku? W znaku rozdartych niebios. Widzi rozdarte niebiosa. Tam jest greckie słowo schizo, rozdzierać. Niektórzy też zwracają bardzo uwagę na to, że
kiedy docieramy do końca Ewangelii świętego Marka, w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, zostaje rozdarta zasłona w świątyni. I też jest to samo słowo użyte, greckie słowo schizo. Czyli jakby całe życie publiczne rozgrywa się między tymi dwoma rozdarciami tego, co człowieka oddziela od Boga. Na progu publicznej działalności Bóg rozdziera niebo, a na koniec, w momencie śmierci Jezusa, Bóg rozdziera zasłonę w świątyni. Znaczy, Bóg dokonuje tego otwarcia, tego zniwelowania przeszkody, jaka jest między Nim a nami. Zostaje wypełniona obietnica, jaką przepowiadał Izajasz, czy jakiej spełnienia oczekiwał Izajasz. Izajasz w 64 rozdziale mówi: obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. I to się dzieje nad Jordanem. Bóg rozdziera niebiosa i zstępuje w, jako Duch Święty zstępuje na Jezusa. I to jest to, z czym Jezus potem natychmiast idzie na 40 dni na pustynię, z taką gwałtownością wielką. To u Marka jest napisane, że Duch go wyrzucił na pustynię, żeby to objawienie, tajemne objawienie, którego doznał nad Jordanem, w nim pracowało przez te 40 dni. I kiedy ten proces się kończy, to on przychodzi ze swoim orędziem do Galilei. I jak słyszeliśmy, ogłasza: czas się wypełnił, Królestwo Boga jest blisko. Jakby są dwa elementy orędzia. Dwa elementy orędzia. Czas się wypełnił, Królestwo Boże jest blisko. I potem są dwa elementy wezwania. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Czas się wypełnił. Dosłownie moglibyśmy też przetłumaczyć moment, bo tam jest użyte słowo kairos, moment został wypełniony, jest bierna strona czasownika. Za tą bierną stroną widzimy Boga, który wypełnia czas, wypełnia ten moment wyjątkową treścią, wypełnia moment spełnioną obietnicą, wypełnia ten moment swoją łaską. Niewątpliwie ważnym słowem w tym pierwszym elemencie orędzia jest to określenie kairos, moment. Też tłumaczą niektórzy okazja, nie? Okazja, szansa. Przychodzi wielka szansa, moment, który trzeba uchwycić, ale dlatego, że on niesie ze sobą coś wyjątkowego, coś wspaniałego. Jest rzeczywiście wielką okazją podarowaną mi przez Boga. I to jest ważna umiejętność, rozeznawać takie chwile. To jest niesłychanie ważna umiejętność, odkrywać te momenty, które Pan nazywa kairos. Łukasz 12:56. Jak to jest, że nie umiecie rozpoznawać tego czasu? Jak to jest? Nie potraficie rozpoznawać tego czasu. Kairon, tuton. To nie jest o czasie w ogóle, że mamy 2021 rok. To jest o tej chwili. Jak to jest, że nie rozpoznajemy tej chwili jako szansy, jako okazji, jako czasu, który, momentu, który jest wypełniony Bożym działaniem. Jak to jest? Nie? Więc czas jest wypełniony.
Można by powiedzieć, że to znaczy tak, że Boże obietnice są spełnione. To, co Bóg obiecywał, przez wieki obiecywał, teraz się dzieje. W tym sensie też ten moment jest pełny. Jest pełny wypełnioną obietnicą, wypełnioną przez Boga. I te obietnice możemy czytać w świetle tego drugiego elementu. Królestwo Boga jest blisko, bo królowanie Boga było obietnicą Bożą. Na wiele sposobów zapowiadano, żeby choć jeden tekst przytoczyć, prorok Daniel, drugi rozdział. Pamiętacie sen Nabuchodonozora, jak mu się śnił wielki posąg z głową ze złota i tak dalej, aż po stopy, które były z żelaza zmieszanego z gliną, a potem kamień, który się oderwał od góry, uderzył w ten posąg i go zniszczył. Tak. I te poszczególne etapy różnych potęg, królestw, jakie panowały na w ówczesnym świecie, nie wiem, od Babilonu począwszy na Rzymie, skończywszy, wszystko to uległo zniszczeniu, a kamień rozrósł wielką górę, nie? Ogłaszając królestwo, które się już nigdy nie skończy. Obietnica dana przez Daniela, nie? Nastania królowania Boga. I Jezus mówi, ten moment jest tego pełny. Teraz jest to królestwo. Ono jest na wyciągnięcie ręki. To, o czym Daniel mówił, co mu się śniło, o czym marzył, Bóg właśnie spełnia. I tu jest taki moment, przy którym się pewnie trzeba zatrzymać uważniej. No bo słyszeliśmy, jak się ten kerygmat Jezusowy zaczyna. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł i głosił dobrą nowinę Boga. Ktoś by mógł powiedzieć, no to nie jest najlepszy moment na ogłaszanie Królestwa Bożego. Czy to, że Jan jest uwięziony, nie jest raczej dowodem na królowanie zła? Czy to, że Jan za chwilę zostanie zabity, to nie jest jeszcze jeden dowód na królowanie zła? Że największy spośród tych, którzy się narodzili z niewiasty, za chwilę zostanie zabity, nie wiem, przez przysięgę, którą pijany król złożył tańczącej dziewczynie? W tym jest jakaś logika? W tym jest jakiś sens? Czy to jest moment, żeby ogłaszać królowanie Boga? Najwyraźniej Jezus widzi inaczej. Najwyraźniej On widzi inaczej ten czas dziejący się. Oczywiście, że widzi więzienie Jana, ale ma wzrok przenikliwy, który przenika poza to, co jest tylko pierwszą warstwą aktualnego dzieje się. Ma wzrok przenikliwy, widzi historię, która dzieje się pod tą pierwszą warstwą wydarzeń. I tam widzi inaczej. Jakby patrzył trochę gdzie indziej niż my. Jest taki tekst z drugiego listu do Koryntian 4:18. Myślę, że nam pomaga to zrozumieć. Święty Paweł pisze tak: niewielkie utrapienia obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas. I tu, uwaga, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne,
lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Jezus się wpatruje w to, co niewidzialne. My mamy cały wzrok przykuty do tego, co widzialne, właśnie do tego Jana w więzieniu. Ale Jezus wpatruje się w to, czego nie widać. Właśnie w owo Królestwo Boga, które nastaje. Wpatrujemy się, tam jest takie słowo skopeo, znaczy tyle, co śledzić. Śledzić to nie jest tylko takie, aha, popatrzył i zapomniał. Tylko to jest patrzenie z wielką uwagą. A ciekawe, święty Hieronim, jak tłumaczy to na łacinę, to używa tam słowa contemplans. Contemplans. To znaczy musisz mieć wzrok, który kontempluje rzeczywistość. A nie tylko ją rejestruje, ale ją kontempluje. Wzrok kontemplatywny. To jest takie określenie, które ostatnio na tym trwającym w Łodzi kongresie nowej ewangelizacji przypominaliśmy sobie wielokrotnie, bo to jest określenie papieża Franciszka, nie? Który patrzy na miasto. Mówi, na miasto musisz patrzeć wzrokiem kontemplatywnym, bo jak patrzysz tak po prostu, to masz ochotę z miasta uciekać. Nie? Dzisiaj wszystko, co żyje, ucieka z miasta. Albo dla powodów religijnych, albo dla powodów społecznych, albo żeby mieć po prostu święty spokój. Nie? Kto może z miasta wieje? Nie? Kardynał Sista, który występował na tym kongresie, mówił o takiej pokusie ucieczki, to was ucieszy, tych, którzy tego nie słyszeli, taki błogi, święty spokój małego, wiejskiego kościółka. Nie? Jakby to było fajnie osiąść w takim małym, świętym, wiejskim kościółku i zapomnieć o tej całej Łodzi. I ucieszyć się tym, że w tym małym, świętym, wiejskim kościółku macie 50% dominikantes, no chyba, że się wam właśnie z miasta przeprowadzą, nie? Wtedy wszystkie liczby lecą na łeb, na szyję. Było tak cudownie, nie? Wszyscy byli w małżeństwach sakramentalnych, a teraz niestety przez tych z miasta, nie? Czy miasto patrzone, widziane przez nas tak, nie? Jest czymś przerażającym, a papież mówi, musisz zobaczyć miasto wzrokiem kontemplatywnym, wtedy zobaczysz tam Boga, którego możesz odsłonić, bo jest zakryty, ale możesz go odsłonić. Nie, ale patrz w to, czego najpierw nie widać. Jezus wpatruje się w to, czego nie widać, dlatego ogłasza, że ten moment jest wypełniony królowaniem Boga. Choć my widzimy tylko proroka w więzieniu. I w czwartym rozdziale Marka jest najdłuższa mowa Jezusa, jaką wypowiedział w Galilei. To jest mowa o Królestwie Bożym w przypowieściach. Ale u Marka ta najdłuższa, powtarzam, mowa ma tylko trzy przypowieści. O siewcy, o ziarnie, które rośnie własną mocą, samo z siebie i o ziarnku gorczycy. Więc cała mowa o Królestwie Boga to są trzy przypowieści o ziarnie. I one wszystkie mają wpisaną tę samą logikę w siebie, że to, co widzisz, jest niewielkie. To, co widzisz, jest mizerne. Ale jak masz wzrok kontemplatywny, to widzisz w tym maleńkim ziarnie niesłychany potencjał wzrostu. Widzisz całą jego dynamikę, całą jego siłę. Nie? Wszystko to, co się z niego rozwinie.
I widzisz to w takiej właśnie wielkiej dysproporcji, jak w tej przypowieści o ziarnku gorczycy. Najmniejsze ze wszystkich, ale ty jak patrzysz na nie, już widzisz to wielkie drzewo, w którym się będą gnieździć ptaki. Tylko musisz mieć wzrok wiary, wzrok Jezusowy, wzrok kontemplatywny. Widzisz wielkość działającego Boga w mizernych, malutkich przejawach, które postrzegasz gołym okiem. Chcę powiedzieć coś, co wydaje mi się niesłychanie ważne. Dokąd nie mamy takiego wzroku, nie wolno nam przepowiadać. Dokąd nie widzisz tego Boga, który jest mocny, który działa, który wypełnia czas swoją obecnością, swoją miłością, swoją władzą, swoją opatrznością, swoją łaską. Jak nie widzisz tego Boga, to nie wychodź do ewangelizacji. Co będziesz mówił? Że Jana wsadzili do więzienia? Ale jeśli widzisz tego Boga działającego, wypełniającego rzeczywistość, jeśli Go kontemplujesz, to idź i głoś, że Królestwo Boga jest pod ręką. Idź i głoś i przepowiadaj i krzycz, że Bóg jest mocniejszy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że zło jest pokonane. Niezależnie od tego, w jaki bezczelny sposób się prezentuje, jak pretenduje do tego, żeby nas przerazić. Jak masz ten wzrok, który widzi Boga działającego i Jego królowanie, idź, głoś, przepowiadaj, krzycz. I wtedy mów do ludzi to, co jest potem tymi dwoma elementami wezwania. Zmieniajcie myślenie, bo tyle znaczy nawracajcie się. Zmieniajcie myślenie. I wierzcie Ewangelii. Uwierzcie Ewangelii. Już wiemy od wczoraj i przedwczoraj z tej lektury Marka, wierzyć Ewangelii znaczy tyle samo, co wierzyć Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest Ewangelią Markową. Wierzyć Ewangelii znaczy wierzyć Jezusowi, ufać Jezusowi, wybrać Jezusa, iść za Nim. Odnaleźć się w relacji życiowej do Niego. I pewnie można by dużo więcej mówić, ale w tym miejscu przerwijmy tę pierwszą część refleksji. Nie? Kerygma Jezusa. Kerygma Jezusa. I teraz jaki jest następny krok Jezusowej misji? Następny krok to jest powołanie uczniów. Zaraz po tym, jak ogłosił królowanie Boga w tym momencie, zaraz kiedy to ogłosił, powołuje pierwszych czterech uczniów. I to jest to, co oni przeżywają. Oni przeżywają władzę Boga nad sobą. Przeżywają ją tak dalece, że są w stanie zostawić wszystko. Zostawiają łódź, zostawiają sieci. Jan, Jakub zostawiają Ojca. Dlatego, że doświadczyli Jego władzy nad sobą. Tu jednak zwróćmy uwagę najpierw na coś wcześniejszego. To jest tak niesłychanie ważne, że Jezus jakby równocześnie ogłasza swoje orędzie i tworzy wspólnotę, wspólnotę uczniów.
wykrzykuje kerygmat, bo kerygmat jest pierwszy i tworzy wspólnotę, bo wspólnota też w jakimś sensie jest pierwsza. Potrzebne jest jedno i drugie jakby równocześnie. Takie jest postępowanie Jezusa. Taka jest ewangelizacja, którą On czyni. I tu znowu jest wiele do refleksji. Pewnie jest tak, że jak tu jesteśmy, wszyscy się zgodzimy z tym, że przepowiadanie jest pierwsze. Zwłaszcza takie przepowiadanie o Jezusie Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał, posyła Ducha, tworzy Kościół, to co jest kerygmą. Tu wszyscy się zgodzimy, że to jest pierwsze. Ale gdy chodzi o to, że wspólnota też jest pierwsza, nie, myślę, że bardzo wielu z nas myśli, że wspólnota jest fakultatywna. Że najważniejsze to jest powiedzieć, najważniejsze to jest nauczyć. A gdzie jest to grono ludzi, to ciało, które wcieli się słowo, gdzie jest to ciało? Tych czterech. Szymon, Andrzej, Jakub, Jan. Czterech, którzy są jakby stworzeni tym słowem kerygmatu. Są wcieleniem tego słowa kerygmatu. Wspólnota. Jesteśmy w tym względzie niedbali. Nie mamy tego wyczucia Jezusowego. Przed nami są rekolekcje ewangelizacyjne w 17 kościołach jubileuszowych, czyli w zamierzeniu rekolekcje, które mogą objąć wszystkie nasze parafie w rejonach. Nie? Przecież w tych rekolekcjach też nie chodzi o to, żeby posłać najlepszą możliwą ekipę i żeby przez 5-4 dni z mocą głosili słowo. I co? Powiedzą i wyjadą, tak? Człowiek, który z tego najwięcej rozumiał w tym kościele, w którym żeśmy się wszyscy wychowywali, ksiądz Blachnicki, mówił, że jeśli się przeżyje gdzieś, jeśli jakaś parafia przeżyje rekolekcje ewangelizacyjne, to 15% uczestników, przynajmniej 15%, chce kontynuacji w jakiejś wspólnocie. A w porywach do 30%. W porywach co trzeci człowiek będzie chciał wejść do jakiejś wspólnoty, będzie chciał iść dalej, bo zostanie zapalony tym słowem kerygmatu. Nie. A my rok po roku robimy to samo. Rekolekcje, 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 po nich gdzie ci ludzie mają wejść? Gdzie mają zdobyć ciąg dalszy? Znałem takich proboszczów, którzy jak bardzo chcieli, żebym z jakąś ekipą mówił rekolekcje ewangelizacyjne w parafii, to mi obiecywali wszystko. Czego to potem po tych rekolekcjach nie zrobią w tej parafii? Nie. Wszystko będzie, księże, wszystko będzie. Potem po 3 miesiącach jechałem i zbierałem tych ludzi, którzy jeszcze coś chcieli na jakieś spotkanie. Jedno, co mieli do powiedzenia, to było: proszę księdza, nikt nas do niczego nie zawoła. Kerygma jest pierwsza i wspólnota jest pierwsza. To jest działanie Jezusa. Przepowiada i zbiera uczniów, gromadzi uczniów. I
od razu im też pokazuje, że będą robić to samo. Pójdźcie za mną, a sprawię, że będziecie rybakami ludzi. Będą od razu zwróceni do innych. Nie? Jeszcze ich nie robi żadnymi apostołami. Powołuje ich na uczniów i otwiera im perspektywę. Muszą was obchodzić inni ludzie. Potrzebuje was z racji na innych. Do gromadzenia, do zbierania, do tworzenia wspólnoty. To jest tak ważne słowo, żeby odnaleźć w sobie tę wrażliwość. Tak jak jesteśmy wrażliwi na słowo, na Biblię, na kerygmę. Żebyśmy w sobie odbudowali na nowo tę wrażliwość na wspólnotę. I żebyśmy mogli coś powiedzieć o wspólnotach w naszych parafiach, żebyśmy mogli powiedzieć coś konkretnego. Nie ogólnego, ta nasza parafia jest wspólnotą. Powiedz coś konkretnego, na czym to polega, po czym to widzisz, że to jest wspólnota. Czyli kerygma jako pierwszą swoją konsekwencję ma gromadzenie ludzi. To nie jest tylko tak, że ja przyjmuję królowanie Boga nad sobą. A w czym to widać? A nie w tym, że zmieniają się nasze wzajemne relacje. Że chcemy być ze sobą razem. Że się poddajemy temu działaniu Boga, który gromadzi. Kolejna rzecz, jaką bardzo chciałbym jakoś z tego tekstu wybić, to jest słowo, które mnie bardzo uderzyło, jak przygotowywałem te rekolekcje. Urocze to jest, nie? Czytasz słowo latami i za każdym razem, jak siądziesz nad nim od nowa, to cię uderzy co innego, nie? Nigdy mnie nie uderzyło w pierwszych dwóch rozdziałach Marka tak mocno, jak teraz słowo natychmiast. Natychmiast. Ono ma tam dwie formy, albo jest eutys, albo jest euteos. Nie, eutys natychmiast, euteos natychmiastowo. Ale aż sobie policzyłem, w 13 wersetach jest aż 7 razy. To słowo pada. Nie? Natychmiast zostawili sieci, poszli za nim. Natychmiast ich powołał. Tu było w naszym tłumaczeniu zaraz, ale tam jest właśnie słowo eutys. Nie? Natychmiast ich powołał. Natychmiast w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Był natychmiast właśnie eutys w synagodze człowiek opętany. I natychmiast rozeszła się wieść o nim. I natychmiast, kiedy wyszedł z synagogi, przyszedł do domu Szymona i Andrzeja. I natychmiast mu powiedzieli o chorej teściowej Piotra. Natychmiast. Jezus działa natychmiast i odpowiedź ludzka jest natychmiast. To, że Jezus działa natychmiast, jest zawarte w tym słowie, któreśmy już wydobyli, w tym słowie kairos. Teraz, moment, dzisiaj, w tej chwili, natychmiast, nie? Ale też odpowiedź ludzka na to orędzie, które przynosi Jezus, jest natychmiastowa. Natychmiast zostawili wszystko i poszli za nim. Natychmiast mu powiedzieli. Te dwa rozdziały pierwsze Marka są niesłychanie dynamiczne. To słowo natychmiast zwiększa taką dynamikę tego tekstu, nie? To wszystko się dzieje bardzo szybko. A jest szabat. A jest szabat. Powinni sobie usiąść i odpocząć. A ten dzień mija z taką niesłychaną prędkością, z takimi skondensowanymi mocno faktami. Natychmiast, natychmiast, natychmiast.
Już przychodzi Królestwo. Teraz jest szansa, teraz jest moment. Mówię o tym, bo takiej dyscypliny Ewangelii trzeba by się nauczyć. I gdybyśmy się jej nauczyli, to może by nas przełamała w tym, my mówimy, jutro. Jutro. Pamiętacie te fragmenty z wyznań Augustyna? Jak go Duch Święty ciągnął do decyzji, ciągnął go do wyboru Jezusa, nie? A ja ciągle mówiłem, jutro, jutro, jutro. I jutro stawało się tygodniami, latami. Taką piękną modlitwę Augustyn zapisał w wyznaniach. Daj mi, Panie, czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie dzisiaj. I oczywiście nie dzisiaj. Dlaczego nie dzisiaj? Dlatego, że on też mówi, były we mnie dwie wole, dobra i zła, i zmagały się we mnie, i ja w tej walce byłem po obu stronach. Zawsze mnie ten tekst fascynował, bo on jest tak prawdziwy. Jest tak prawdziwy. Ja w tej walce byłem po obu stronach. Nie? Tak, Jezus mi się podoba. Jezus mnie pociąga. Jezus mnie fascynuje. Mój grzech mnie też pociąga. Jestem do Niego przywiązany. Nie chcę nic stracić z tego, co mi daje. Czerpię z Niego przyjemność. Czerpię z Niego jakiś zysk. Nawet jeśli przez chwilę, co z tego, że przez chwilę? I ta dobra i zła wola walczą we mnie, a ja jestem po obu stronach w tej walce. I dlatego, jak mnie ktoś woła do decyzji, jak ktoś mi mówi kairos, to ja mówię jutro. Jutro. Jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Albo najlepiej kiedyś. Kiedyś tak. Kiedyś za tym pójdę. Ojciec Krzysztof, który tu jest z nami i pomaga nam też przeżywać te rekolekcje, podobnie jak ojciec Jacek. Ojciec Krzysztof mnie uczył myślenia kategoriami szkół nowej ewangelizacji i muszę powiedzieć, że to, co mnie fascynuje w kursach szkół nowej ewangelizacji, to jest to, że odpowiedź dajesz natychmiast. Że odpowiedź dajesz natychmiast. W ten sposób się prowadzi kursy. Nie. Kurs, każdy kurs prowadzony przez dobrą szkołę nowej ewangelizacji, to nie jest książka, którą ci wręczą, powiedzą, przeczytaj sobie, może coś zrozumiesz, jak przeżyjesz, to przyjdź. No nie. Jesteś postawiony przed słowem teraz i potrzebujesz odpowiedzieć teraz. Tak jak wam mówiłem wczoraj, José Prado przepowiada, że Duch Święty jest kimś, kogo widać i co robi? No bo popatrzcie po sobie, widać czy nie widać? Nie za miesiąc, teraz popatrzcie, powiedzcie teraz. Teraz. Myślę, o wiele łatwiej jest przeżywać rekolekcje właśnie w taki sposób. Posłuchałem, pójdę do domu, przemedytuję, przejrzę notatki pojutrze. Na to nie ma czasu. Nie taka jest dyscyplina tych pierwszych rozdziałów markowych. Trzeba się zmierzyć z tym słowem natychmiast. I tak próbowaliśmy robić przez te dwa dni, przez te dwa wieczory. Jest słowo, jest odpowiedź. Musi być odpowiedź na słowo. W tej chwili. Dzisiaj też tak będzie. Też tak będzie. Oczywiście to natychmiast nie oznacza, że to jest w naszym życiu jednorazowe.
będzie następny moment i następny. Mówiliśmy pierwszego wieczoru. Piotr natychmiast wstał od łodzi i poszedł za Jezusem. Ale to nie oznacza, że już nigdy potem nie musiał stanąć przed taką samą decyzją. Bo stawał przed nią. Choćby wtedy, kiedy Jezus po raz pierwszy zapowiedział swoją mękę, a on mu mówił, to na ciebie nigdy nie przyjdzie. I usłyszał, jesteś szatan. Ale też mu powiedział wtedy, stań za mną, idź za mnie. Nie pchaj się przede mnie, idź za mnie, chodź za mną. I natychmiast poszedł. I natychmiast poszedł. Natychmiast nie oznacza jednorazowo. Pewnie jest tak, że też o tym trochę wczoraj żeśmy wspominali. Nie wierzę, że jest tu ktoś, kogo nigdy nie postawiono przed taką decyzją, czy Jezus jest Twoim Zbawicielem i Panem. Każdy z nas wybierał Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Każdy z nas. Nie? Ja pamiętam dobrze, kiedy pierwszy raz świadomie to zrobiłem. Na pierwszej przeżywanej oazie po 8 klasie. No i co z tego, że wtedy to zrobiłem pierwszy raz? Dzisiaj jest kolejny moment, kiedy trzeba to zrobić. Natychmiast. Bo ten moment jest pełny łaski Boga, która mnie do tego ciągnie. Nie? I chce ode mnie decyzji, chce ode mnie choćby potwierdzenia tamtej. Zwłaszcza wtedy, kiedy tamtej pierwszej decyzji ileś razy potem w życiu zaprzeczyłem. I się okazało, że jednak On nie jest moim Panem i że nie chcę zbawienia od Niego. Więc przychodzi kolejny moment, że możesz to powiedzieć, możesz tego chcieć, możesz to zrobić. I ostatnia rzecz, bez której całe te nasze refleksje trzydniowe nie byłyby skończone na pewno. Przed ostatnim epizodem w pierwszym rozdziale Marka jest wydarzenie porannej modlitwy Jezusa. Po całym dniu, po dniu szabatu, kiedy dokonał wielu znaków, kiedy przepowiadał najpierw w synagodze, kiedy gromadził ludzi przy sobie, po tym całym dniu następnego ranka wyszedł poza miasto, na miejsce odosobnione, żeby się modlić. I przychodzą za nim Piotr i towarzysze. Bo chcą go zatrzymać. A on odpowiada, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Samotna modlitwa Jezusa uświadamia mu jego misję, uświadamia mu ją w sposób aktualny, uświadamia mu ją także wyprowadzając tę misję z odwiecznego zamysłu Ojca. Na to wyszedłem. Nie? Wyszedłem od Ojca także po to, żeby teraz wyjść z Kafarnaum. Wyjść z Kafarnaum. Wyjść do innych. Wyjść do innych. Nie. Ci ludzie, którzy się zgromadzili przy Jezusie w Kafarnaum, nie są w stanie Go zatrzymać.
ponieważ On nie jest w stanie być tylko dla nich. Ponieważ On już patrzy poza to grono, poza grono tych, którzy są przy Nim. Musi wyjść ku tym, którzy jeszcze nie usłyszeli, jeszcze nie zobaczyli, jeszcze nie wiedzą, że czas się wypełnia. I to, co jest najpiękniejsze, to właśnie to, że On tego doświadcza na modlitwie. To modlitwa taka właśnie, można by powiedzieć, Jezus zaczyna dzień jak eremita. Na myślnej modlitwie samotnej. I ta modlitwa Mu uświadamia tę wolę Boga, z której się zrodziła Jego misja i to, że aha, potrzebuje iść do innych, do innych, do innych, do innych. Piotr z towarzyszami tego nie rozumieją. Chcieliby Jezusa zatrzymać w tym miejscu, wśród tych ludzi, których już ma i pozyskał. Nie rozumieją. To jest pierwszy moment, w którym widać, jak uczniowie Jezusa rozmijają się z Nim. Nie? Tak sobie myślę, że jeśli w nas nie ma tego pragnienia, które Jezus objawia, tego pragnienia misyjnego, wyjścia poza, wyjścia ku innym, jak tego pragnienia w nas nie ma, to boję się, że się nie modlimy. Myślę, że miarą prawdziwości naszej modlitwy jest inspiracja do misji. Dlatego, że prawdziwa modlitwa zawsze nam otworzy oczy na to powołanie, którym nas Bóg obdarzył. Przede wszystkim nam otworzy oczy na Boga, który sam jest wychodzącym. Będziemy chcieli wyjść z Nim. Jeśli nas modlitwa do tego nie dopinguje, to myślę, jest wielkie niebezpieczeństwo, że na niej gadamy z samymi sobą. I że na tej modlitwie tak naprawdę przewracamy ciągle nasze własne myśli. Nasze własne myśli. Kerygmat. Wspólnota, która się rodzi z odpowiedzi natychmiast, a potem jest potwierdzana w modlitwie, a z niej rodzi się wyjście ku. Spróbujemy dać na to słowo odpowiedź natychmiast. Ale ponieważ nie jesteśmy tak doskonali jak apostołowie, dodamy sobie 2 minuty na śpiew, do którego nas tu poprowadzą nasi kantorzy. Ale ten śpiew niech będzie już taką modlitwą, która nas dysponuje do odpowiedzi natychmiastowej na to słowo. Żebyśmy nie chcieli tego słowa słuchać, nie, i puścić je obok uszu, albo powiedzieć Jezusowi jak Augustyn jutro, jutro. Nie. Więc prośmy Ducha Świętego, by nas przełamywał do odpowiedzi, której to słowo od nas oczekuje. Święty, święty, święty. Usiądźmy. Rekolekcje ewangelizacyjne zawsze zmierzają do jednego.
do decyzji, w której wybieramy Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Na wszystko inne jest potem czas, ale takie rekolekcje mają tylko ten cel, żeby Go wybrać, żeby się poddać Jego władzy, żeby przyjąć od Niego zbawienie, żeby uznać w Nim swego Pana i Zbawiciela. Odkryć te relacje, która wszystko zmienia, wszystko ustawia, wszystko porządkuje. Zastanawialiśmy się nad znakiem, w którym moglibyśmy wyrazić ten nasz wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I przyszedł nam do głowy znak najprostszy, wykonywany przez nas codziennie, czasami kilkakrotnie. Tym znakiem jest pocałowanie ołtarza. Wiele razy wychodzimy i robimy to niemal mechanicznie, nie? No bo tak się msza zaczyna. Wychodzę, całuję w imię Ojca i Syna. Dzisiaj nie będziemy odprawiać, ale proponujemy Wam wyrażenie tej decyzji, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem i takim Go ogłaszam sobie w moim życiu, takim Go wybieram. Wyraźmy tę decyzję tą drogą, którą trzeba przebyć. To jest pójść ku Niemu, a potem właśnie pocałunkiem ołtarza. Dobrze wiecie, bo Was liturgiki uczyli lepsi liturgiści niż ja, że ten ołtarz jest znakiem Jezusa. Boczne ołtarze oznaczają nas, ofiarę, którą my składamy Bogu, ale ten jeden wielki kamienny ołtarz w każdej świątyni jest znakiem Jezusa. Dlatego w liturgii kłaniamy się temu ołtarzowi, bo on jest symbolem Jezusa i Jego ofiary. Całując ten ołtarz, składamy pocałunek na ciele Jezusa. Taki gest nam też uświadomi to, jaki jest charakter tej władzy Jezusa nad nami i tego zbawienia, które On nam przynosi, że to wszystko się streszcza w miłości, Jego miłości do nas. I proponujemy Wam, żeby dopiero po tym podejściu, po tej decyzji wrócić do ławki, podejść do któregoś ze współbraci i kto tego potrzebuje, poprosić o sakrament pokuty. To nie powinno długo trwać, bo jest tu mniej więcej tylu penitentów, co spowiedników. Więc tak jak robiliśmy to po poprzednie lata, można to zrobić najprościej, poprosić sąsiada o spowiedź, potem samemu go wyspowiadać, jeśli też tego pragnie. Więc to wszystko nie powinno trwać nie wiadomo ile. Ale niech ta spowiedź będzie potwierdzeniem wyboru. Tak? Wybieram Jezusa i w tym wyborze chcę być konsekwentny, więc chcę przyjąć też to zbawienie, które przychodzi do mnie w sakramencie pokuty pojednania. Jednego i drugiego dokonuje w nas Duch Święty. Jednego i drugiego. Duch Święty mówi w nas, Jezus jest Panem. Nikt nie powie tego bez pomocy Ducha Świętego. Tak jak też nikt w Duchu Świętym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Znamy dobrze te słowa. I też Duch jest tym, który działa w sakramencie pokuty.
Duch prowadzi nas do prawdy o sobie. Ducha otrzymali apostołowie na odpuszczenie grzechów. Więc jeden i drugi znak. Wybór Jezusa przez pocałowanie ołtarza i wybór potwierdzony spowiedzią. Jeden i drugi znak jest dziełem Ducha Świętego w nas.